Please welcome our panelists. Powitajmy naszych panelistów, proszę. Prezydent Republiki Macedonii, pan Gjorge Ivanov, prezydent Republiki Słoweńskiej, pan Danilo Turk. Powitajmy ich. Dobrze, szanowni państwo, brakuje nam jednego panelisty, ale dojdzie do nas za minutę. Bardzo cieszę się, że mogę powitać na naszym 10. Forum Ekonomicznym Młodych Liderów naszego dostojnego gościa. Jest to ogromna moja przyjemność. Witajcie raz jeszcze. I temat naszej dyskusji to... Jest to temat jednocześnie bardzo ogólny, ale może być bardzo szczegółowy, dlatego że będziemy dyskutowali przywództwo, różne typy przywództwa, różne typy przywódców i liderów. I teraz pytanie jest, jakiego rodzaju, jakie typy liderów są potrzebne Europie? Czy znamy odpowiedź, czy wy znacie? No wy jesteście też liderami, więc możecie tutaj podchodzić do tego z waszego doświadczenia, ale przede wszystkim chciałbym zaprosić naszych gości, naszych szacownych ekspertów, by podzielili się swoim doświadczeniem. I zanim zaczniemy, pragnąłbym przedstawić naszego gościa, więc przede wszystkim cieszę się, że mogę przedstawić pana prezydenta Gjorge Ivanov, prezydenta Macedonii. Witam. Również bardzo cieszę się, że mogę przedstawić pana Francisa Dimech. Przepraszam za wymowę. Francis Zammit Dimech, były minister spraw zagranicznych Malty. Witam. Również bardzo cieszę się, że mogę przedstawić byłego prezydenta Słowenii, pana Danilo Turka. I mamy mnóstwo polityków, a więc bardzo cieszę się, że mogę powitać przedstawiciela nauki Uniwersytetu, profesora Paolo Paleotti. I na koniec, nie najmniej ważnego, najmłodszego eksperta chciałbym powitać w naszym towarzystwie, ale bardzo doświadczonego polityka, który ma bardzo bogatą biografię polityczną, pana Dominika Hannigana, przewodniczącego połączonych komisji spraw europejskich. Witam pana. Panie prezydencie, pragnąłbym poprosić pana, by zapoczątkował pan naszą dyskusję swoją refleksją na temat tego, co dla pana oznacza przywództwo. Pan jest liderem swego kraju, liderem narodowym. Jednocześnie w codziennym życiu spotyka pan mnóstwo liderów z różnych regionów, różnych krajów, a więc jak pan postrzega jakość przywódców, jakich mamy dzisiaj i czego potrzebujemy w kontekście liderstwa politycznego, narodowego i w pana przypadku, jaka była pana szkoła przywództwa? Jak stał się pan liderem? Ja wiem, że Macedonia ma ten moment historyczny, miała w przeszłości, kiedy państwo wydaliście bardzo ważnego lidera Europy, Aleksandra Wielkiego. I teraz pytanie, czy potrzebujemy mieć takiego samego lidera dzisiaj, kogoś jak Aleksander Wielki, który będzie promował wartości europejskie w Europie, czy kogoś innego, takiego jak Mahatma Gandhi, który mniej militarystycznie do tego podchodził. Szanowny panie prezydencie, oddaję panu głos. Bardzo proszę o wygłoszenie. Ja będę mówił po macedońsku, dlatego że łatwiej mi będzie wyjaśnić to wszystko. A więc to, czego potrzebujemy na przyszłość, my przede wszystkim musimy wiedzieć, jaka przyszłość nas czeka, a więc jesteście pokoleniem, które będzie żyło w świecie 10 miliardów ludzi. W trakcie waszego życia, co oznacza około 50 lat, 70% całej populacji tego świata będzie żyło w miastach. Dzisiaj zaczynamy taki proces, w oparciu o który co sekundę dwie osoby na świecie wchodzą w życie, zaczynają swoje życie w środowisku miejskim. To znaczy, że każdego dnia mamy 200 tysięcy nowych obywateli w naszych miastach. Miasta dzisiaj przejmują rolę państw. Miasta są w coraz to większym stopniu megalopolis. W tym sensie prezydenci dzisiejszych miast zajmują się wszystkimi kwestiami, które będą stały przed waszym pokoleniem. Migracje prowadzą do tego, że te megalopolis, te wielkie miasta staną się wieloetniczne, wieloreligijne, wielojęzykowe, więc musimy zdać sobie sprawę z faktu, że liderzy przyszłości to będą dzisiejsi prezydenci tych wielkich miast, dlatego że migracje doprowadzą do świata, jak powiedział Freeman, do płaskiego świata. Ten świat zmienia się, który zbliża się do nas bardzo szybko, nie jest bardzo pewny, bo XXI wiek rozbudził pewne nadzieje, które będą bardzo odmienne od wieku XX. Wiek XX był jednym z najbardziej krwawych stuleci w historii człowieka. Tylko w ciągu tych dwóch wojen światowych widzieliśmy 65 milionów ofiar. Druga wojna światowa wydała liderów, tak zwanych liderów twardej władzy, twardej mocy, liderów, którzy powstali w czasach wojny i którzy stworzyli system zwycięzców tej wojny, system, który my teraz znamy jako porządek tego świata. Ten porządek stworzony przez zwycięzców II wojny światowej znika powoli, więc popatrzmy na Narody Zjednoczone, na Radę Bezpieczeństwa i spróbujmy ocenić ich sprawność, efektywność w dzisiejszym świecie. Inaczej mówiąc, będziecie żyli w świecie z nowym systemem, nowym porządkiem świata, gdzie inni interesariusze będą na poziomie globalnym. Wszystkie procesy będą po prostu globalne, tak jakbyście wy żyli teraz w coraz większym stopniu interaktywnie w bardziej zglobalizowanym świecie i każdy coś daje i coś w zamian uzyskuje. Więc teraz żyjecie w świecie, gdzie wszystkie procesy zdarzają się w pewnym punkcie na planecie, w konkretnym miejscu na planecie i da się je odczuć w bardzo krótkim czasie na całej planecie. Żyjecie w czasie mediów społecznościowych z nadmiarem informacji, z ogromnym bogactwem informacji. Internet to coś, co zmieniło całkowicie świat i już nie jest ono siecią. Internet przekształcił sam siebie w sieć pajęczą, która walczy o naszą uwagę każdego dnia i niemal nie pozostawia nam w ogóle czasu na rozrywkę, żadnego czasu wolnego, a bez czasu wolnego nie jesteś wolny, by dojść do refleksji nad sprawami, problemami, żeby naprawić swoje własne stanowisko. I to jest mniej filozofów w tym stuleciu, bo nie mamy wolnego czasu. Widzicie, świat, który bardzo szybko się do nas zbliża, nie jest bardzo obiecującym światem. Zaczęliśmy XXI wiek od 11 września 2001. Potem mieliśmy wojny w Iraku, w Afganistanie, sytuację w Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie i wszystko to sprowadza konsekwencje rzeczy, które widzieliśmy wydarzające się na początku tego stulecia. Teraz rzeki migrantów dążą do ziemi obiecanej, do Europy, bo Europa jest jedynym miejscem, które oferuje pokój, prosperity i dobrobyt i nie ma żadnego większego potwierdzenia czy uzasadnienia Nagrody Nobla, pokonowej Nagrody Nobla przyznanej Unii Europejskiej niż ci migranci, bo oni wszyscy jadą do Europy po to, by znaleźć pokój i żyją w rejonach, pochodzą z regionów, które dotknęła wojna. I jest zgoda co do jednego faktu, że jak dotąd żadne scenariusze czarne najgorsze scenariusze nie zrealizowały się dotąd w pełni. To nie oferuje optymizmu, ale oferuje to realizm. Próbujemy być realistyczni. Jako były profesor, a teraz prezydent, staram się motywować i edukować młodych ludzi z Macedonii po to, by umożliwić im dostrzeżenie i uznanie, jakiego rodzaju świat będzie to świat, w którym oni będą żyli, tak żeby byli przygotowani na zostawienie za sobą tego dziedzictwa wieku XX. Nie będzie tej twardej władzy, mocnej czy miękkiej, ani też inteligentnej. Wszystko będzie wzajemnie zależne, przez co liderzy będą potrzebowali mieć umiejętności, a nie wiedzę. Będą potrzebowali umiejętności, zdolności do oferowania rozwiązań, decyzji, podejmowania i tworzenia kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań dla problemów, przed którymi my wszyscy dzisiaj stoimy. Świat, w którym żyjemy, jest tym światem, traci formę, którą odziedziczył z przeszłości, co oznacza, że państwo jako podstawowy podmiot tego systemu i porządku świata będzie tracił coraz więcej ze swej mocy. My doświadczamy procesu utraty suwerenności, gdzie my wiemy, że to, co pochodzi z systemu westfalskiego, ginie stopniowo, dlatego że nie ma możliwości kontroli własnego terytorium, edukacji na swoim własnym terytorium i cokolwiek dzieje się ze społecznością, trendy gospodarcze na ich terytorium. I jak widzicie, wszystkie innowacje, wszystko, co oznaczało eBay czy Amazon, teraz zostało przekształcone w Alibaba czy AliExpress. Każdy może kupić cokolwiek tylko chce, skądkolwiek tylko chce to kupić. Każdy może sięgnąć po informację wszędzie na tym świecie i to jest świat wymagający dla ludzi, którzy będą bardzo odmienni od tego rodzaju ludzi, jakimi my byliśmy w moim pokoleniu. My mieliśmy balast strachów, obaw i uprzedzeń w stosunku do innych, w stosunku tych, którzy byli inni od nas. Świat dzisiejszy to świat różnorodności, a ta różnorodność, ta inność musi być szanowana, a nie unicestwiona. Stworzenia ludzkie w polityce i gospodarce również znikną. Polityka i gospodarka były stworzone w ramach polis, miasta, i dlatego też cytowaliśmy Platona, Arystotelesa czy Sokratesa. A teraz te koncepcje zanikają, a państwa dzisiaj nie mają tych samych cech, jakie zwykle państwa XX wieku. No i zadamy pytanie, czy to jest bardzo unikalne stanowisko dla ludzkości. Ja bym powiedziała tak, to jest bardzo unikalne, kiedy miasta, polisy, te stare miasta znikły i nowa filozofia pojawiła się wraz z zanikiem polityki, gospodarki i ich władzy. I widzimy dominację okresu sceptycyzmu, epikurianizmu i stoicyzmu. Dzisiaj postmodernistyczni, nowi sceptycy, konsumeryści, ci, którzy oglądają telewizję i reklamy codziennie i kupują cokolwiek tylko widzą następnego dnia, to są ci nowi epikurejczycy i w odróżnieniu od starych epikurejczyków, którzy traktowali hedonizm jako co najmniej, ci nowi hedoniści starają się wykorzystywać ten hedonizm do maksimum i wszyscy ludzie mówią, musimy szanować to, co mamy, a nie to, czego nie mamy, dlatego że gdybyśmy chcieli i szanowali to, co mamy, to pewnego dnia będziemy w stanie mieć to, czego nie mamy w chwili obecnej. To jest wniosek, lekcja z tego starego świata i w końcu stoicy. Oni zrozumieli, że oni wszyscy te wyzwania, z tymi wyzwaniami trzeba sobie radzić i wszystkie te nieprzewidywalne sytuacje, musimy to przetrwać, musimy móc je pokonać. Wszystkie te nieszczęśliwe momenty z tego całego życia należy traktować jako epizody tylko, a nie coś, co pozostanie na stałe. One oferowały rozwiązanie cierpliwości, oferowali świadomość, że nie należymy tylko do miasta, polis, ale do świata całego, co prowadziło do idei kosmopolityzmu. I oni rozumieli dobrze, że nami rządzi tak zwane logos, czyli prawa, które nie są stworem człowieka, ale tworem natury, dlatego że natura natura dała pewne reguły i przewidziała pewne reguły, które nigdy nie ulegną zmianie. Te reguły nie zmienią się nigdy. Te prawa natury, jeśli to zrozumiesz, że istnieją pewne prawa, które są poza naszym wpływem, ale wy jako osoby indywidualne powinniście je głęboko rozumieć w sobie. Jeśli to zrozumiesz fakt, że prawdziwi przywódcy będą tymi, którzy będą mieli możliwość introspekcji, aby zrozumieć samych siebie, dlatego że największy wróg danej osoby to sama ta osoba i jest to możliwe, by pragnąć chciwości i samolubstwa. Jeśli zdołasz zrozumieć te rzeczy i zwalczyć je, to wtedy będziesz prawdziwym liderem, będziesz znał siebie samego, będziesz znał procesy i będziesz je rozumiał, a procesy wewnątrz i poza twoim zasięgiem i wpływem. A więc moja rada na dzisiaj byłaby taka, żeby ponownie przeczytać i zrozumieć Marka Aureliusza i jego medytacje. Bardzo wiele z tej książki zrozumiesz, prawdopodobnie nawet więcej niż z książki XXI wieku czy XX wieku, dlatego że my znajdujemy się w tej chwili w podobnej epoce i prawdopodobnie najbardziej czytanym autorem w Chinach dzisiaj jest Marek Aureliusz, dlatego że on odzwierciedla bardzo podobny moment ducha naszych czasów. Nigdy nie bądź pesymistyczny, ale nigdy nie bądź zbyt optymistyczny również. Bądź realistyczny. Próbuj widzieć świat oczyma szeroko otwartymi i próbuj widzieć go jak gdybyś prowadził samochód. Jak dotąd liderzy byli przedstawiani jako ludzie, którzy stoją przed oceanem, którzy są w środku oceanu, ale metafora dla liderów waszego pokolenia to nie osoba w łodzi na otwartym morzu, to osoba, która prowadzi samochód. A jak dotąd prawdopodobnie mieliście tendencję, by wierzyć, że wasz punkt widzenia sięga tylko tak daleko, jak twoja widoczność, kiedy prowadzisz w nocy samochód 50 do 100 metrów. Musisz nauczyć się prowadzić samochód w dzień z nieograniczoną widocznością. Musisz nauczyć się faktów, że gdy prowadzisz samochód, to twoja przednia szyba jest dużo ważniejsza. To jest wielki ekran, ważniejszy niż twoje lusterko wsteczne. W XX wieku nasze lusterka wsteczne były tak wielkie, że nie byliśmy w stanie przez nie widzieć do przodu. Zawsze mieliśmy tendencję patrzeć wstecz, dlatego mieliśmy tak wiele nieszczęśliwych wydarzeń, ale wy teraz macie możliwość wykorzystania tego ogromnego ekranu, tej wielkiej przedniej szyby. Także próbujcie zaglądać do tyłu tylko po to, by upewnić się, że nie popełniacie błędów. I dlatego właśnie ja wspomniałem coś wczoraj na forum ekonomicznym. Jest taka mądrość amerykańska zwana przeszłość to historia, a przyszłość to tajemnicza, a darem jest chwila obecna. Więc doceniaj to, co masz teraz, dlatego że nikt nie może ci ukraść twojej przyszłości od ciebie, bo nikt nie może zabrać ci czegoś, czego nie masz. To, co może zostać skradzione, to twoja młodość, najlepsze chwile twojego życia i chwile obecne, gdy wszyscy ludzie są kreatywni, innowacyjni i entuzjastyczni, pełni idei. Twój wiek jest wiekiem, który ma moc zmieniania świata. Wszyscy sławni rewolucjoniści byli w waszym wieku. Wszyscy, którzy zmienili świat, dokonywali zmian w twoim wieku. Oni czytali książki i czytali o doświadczeniach pewnych ludzi, którzy już faktycznie coś dokonali w życiu i dokonali zmiany w życiu. Nigdy nie wierz i nigdy nie czytaj książek ludzi, którzy nic nie dokonali, czy nie dokonali zmiany w swoim życiu. Musisz brać przykład z ludzi, którzy zrobili coś konkretnego. Jezus Chrystus był sam, ale potem on miał 12 apostołów. i naśladowców. I wyobraźcie sobie, co się stało później. No niestety dzisiaj, nawet jeśli gdyby Chrystus przyszedł na ten świat, to prawdopodobnie bylibyśmy w stanie tylko go wyśmiać jako pokolenie. Nawet gdyby on przyszedł i głosił to samo, co głosił 20 wieków temu. My naprawdę bylibyśmy w stanie wyśmiać go, co nie oznacza, że on nie mówiłby prawdy. Nie. Zawsze po prostu miej prawdę jako swój punkt odniesienia. Nie dał się zmamić wielkością pozorną tego, co mówią niektórzy politycy, bo rzeczy tak... Sprawy mogą być na zasadzie łatwo przyszło, łatwo poszło. Musisz przyjrzeć się temu, co naprawdę ma wartość. W trakcie jednej z moich wizyt w Stanach Zjednoczonych zapytałem pewnego bardzo starego profesora, dlaczego tak wielu ludzi, którzy odnieśli porażkę w Europie, odniosło sukces w Ameryce. A on dał mi bardzo prostą odpowiedź. W Ameryce nie mamy już kalwinistów. My szanujemy, mimo to regułę kalwinistów szanujemy. A ta reguła w Ameryce najbardziej szanowani ludzie są najbogatsi pod warunkiem, że sami się wzbogacili. Druga reguła, jeśli nie odniesiesz sukcesu w Ameryce, to nikogo innego nie wini, dlatego że będzie to twoja własna wina. A powiedział też, że trzecia reguła to ci, którzy nie szanują pierwszej i drugiej reguły, siedzą głównie w więzieniu. A więc... Ludzie największych sukcesów mogliby nawet nie mieć wykształcenia akademickiego, ale tworzyli imperia i dlatego właśnie są wiarygodni. Ja mówię o Steve Jobsie i ludziach tego typu, ich działaniach, wartość ich akcji rośnie, ich wiarygodność rośnie. Nigdy nie możesz wymusić szacunku ani miłości. A więc profesor powiedział... Weź jakikolwiek przykład osoby, która przegrała w Ameryce. Ten ktoś zawsze miał drugą szansę, by się odrodzić. Spójrz na Donalda Trumpa. On zbankrutował 4 czy nie wiem ile razy, ale za każdym razem zdołał się podnieść z nową żoną, ale tak, stworzył nowe imperium i teraz widzimy, że próbuje zostać kandydatem na prezydenta. Druga reguła. Europa... dawniej obwiniała rządy za wszystko, co poszło nie tak, czy mogłoby pójść nie tak. Obwiniała, żeby zwalić na kogoś, na menedżera, na szefa czegoś. Nie, najpierw musisz znaleźć odwagę, by obwinić siebie samego, jeśli tak jest. I moja ostateczna rada byłaby taka... Starajcie się patrzeć przez przednią szybę samochodu, a nie przez lusterko wsteczne. Ucz się od tych, którzy odnieśli sukces i dokonali zmiany w świecie. Europa potrzebuje nowego przywództwa. Unia Europejska pokazała, że przywództwo dotąd nie było w stanie sprostać wyzwaniom, które stoją przed Unią. Faktyczna sytuacja z migrantami jest dowodem, że Unii Europejskiej brakuje przywództwa. Ma biurokrację oferującą biurokratyczne rozwiązania, ale migracje, które nastąpią dalej i będą trwały przez dziesięciolecia przed nami, trzeba nimi zarządzać, ale nie w biurokratyczny sposób. I dlatego właśnie potrzebujemy więcej inżynierów w Unii Europejskiej, a nie biurokratów, ludzi, którzy są zorientowani na zarządzanie i dawanie wyników, zamiast tylko przepisywać dyrektywy i przepisy. No niestety Europa się starzeje i w trakcie waszego życia liderzy w Europie będą wybierani przez emerytów, ludzi, którzy nie będą tymi, którzy będą tworzyli kształt Europy, dlatego że mamy wnioski, które wyciągamy z młodości, ale starsi bardziej martwią się o bezpieczeństwo społeczne, emerytury, korzyści i wszystkiego rodzaju przywileje. No i dlatego właśnie prawdopodobnie teraz nadszedł czas, żeby to pokolenie dominujących młodych ludzi wpływało na przywództwo, przyszłe przywództwo krajów członkowskich i Unii Europejskiej, dlatego że w tym okresie, który nastąpi, ponieważ Unia Europejska staje się w pewien sposób peryferiami, a nie centrum, którym zawsze była. Chyba, znaczy jeśli tak się nie stanie, to ryzykujemy tym, że Unia Europejska, zobaczymy, stanie się powiedzmy zachodnim wybrzeżem dla Azji, bo demografia robi swoje, jest coraz mniej ludzi sukcesu w Europie. Oni jadą do Stanów, a Stany polegają na kreatywności i innowacyjności ludzi, których gromadzą. Od Europy oczekuje się, że zatrzyma tych ludzi, młodych ludzi tutaj, zamiast im pozwalać wyjechać za granicę. Powinna zaoferować siebie jako coś, czym zawsze była superpotęgą tego stylu życia, a ten styl życia, który Europa oferuje, jest unikalny. Możesz pojechać gdziekolwiek chcesz, może korupcja, przekupstwo, ale Europa jest miejscem, które to w pewien sposób reguluje, oferuje pokój. Najdłuższe okresy pokoju w historii ludzkości są tu właśnie w Europie. Największy dobrobyt, innowacje pochodzą z Europy i teraz to od was, młodych ludzi, zależy, by odzyskać tę władzę, odtworzyć tę władzę i pokazać, że wciąż jest tutaj ten entuzjazm, innowacyjność i kreatywność w Europie. Na koniec musicie kochać życie, znaleźć radości życia i naprawdę pragnąć, jak studenci w 1968 mówili, żeby znaleźć, osiągnąć to nieosiągalne, żeby być realistycznym, ale poszukiwać niemożliwego, żądać niemożliwego i zawsze przekraczać granice i ograniczenia, które zostały narzucone przez poprzednie pokolenia, by odpuścić dogmaty, bo dogmaty zostały stworzone po to, by oferować przywileje pewnym ludziom, a ja życzę, żebyście mieli bardziej pokojowe i szczęśliwsze życie, wypełnione radością, szczęściem, sukcesem i dobrobytem i byście dzielili się i przekazywali swoje doświadczenia tym, którzy przyjdą po was. Dziękuję. Dziękuję, panie prezydencie. Dziękuję grupie wsparcia z Macedonii. Pańskie wystąpienie było nieco pesymistyczne, ale jednocześnie bardzo realistyczne. I to jest prawda, że mamy mnóstwo wyzwań wokół nas i jednocześnie jest to mnóstwo szans, a więc młodzi ludzie, żeby byli proaktywni, żeby znaleźli hiperaktywność w sobie. Więc oczywiście jest to pytanie do wszystkich, co mogę zrobić w moim mieście, moim kraju, na moim kontynencie i bardzo specjalna pozycja jest dla młodych ludzi, którzy żyją na Malcie. Malta jest bardzo szczególnym krajem. Macie bardzo szczególną historię i chciałbym pana, panie Dimech, zapytać, co to znaczy mieć potencjał dla przywództwa dla młodych ludzi na Malcie. Jakie są wasze maltańskie perspektywy i jakie korzyści odnieśliście z globalizacji, jeśli? No, przede wszystkim najpierw chciałbym powiedzieć, że prezydent Macedonii był bardzo inspirujący. Ja przygotowałem pewne notatki na temat koncepcji przywództwa i znalazłem wiele rzeczy wspólnych w naszych przemyśleniach, ale przedtem pragnąłbym odnieść się do Malty, ponieważ to pytanie złożono mi właśnie w ten sposób. To jest ono oczywiście właściwe. Myślę, że dla każdego tutaj obecnego, który troszkę wie o Malcie, każdy taki zdałby sobie sprawę, że na wiele sposobów my żyjemy cudem, który jest przeciwnością naszej wielkości, bo mówimy o kraju, który ma zaledwie 360 km² wielkości powierzchni z ludnością 410 tysięcy ludzi. A jednak zdołaliśmy przetrwać gospodarczo. Oczywiście reprezentujemy historię, gdzie byliśmy zdominowani przez niemal każdą potęgę rejonu Morza Śródziemnego, czyli Malta, powiedzmy, podlegała pod Imperium Rzymskie. Byliśmy częścią świata arabskiego przez stosunkowo sporo lat. Potem byliśmy pod rządami rycerzy świętego Jana. Potem zostaliśmy wyzwoleni przez Francuzów. Maltańczycy nie byli tak bardzo napaleni na tę wolność francuską, więc poprosili Wielką Brytanię o ponowne uwolnienie nas od Francuzów i wtedy staliśmy się niepodlegli, ale gdy Brytyjczycy przyszli, to zdecydowali się zostać u nas 164 lata, więc dość dużo czasu nam zabrało, żeby odzyskać niepodległość, ale teraz jesteśmy niepodlegli, teraz jesteśmy republiką i od 2004 jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Ale to zawsze znaczyło borykanie się, walczenie bardziej niż naturalne ograniczenia wielkości, na jakie szansa pozwalała, by celować wyżej. I to prawdopodobnie jest przykład przywództwa, które ja ze sobą tutaj przynoszę, co odzwierciedla stanowisko Malty. Gdybym ja musiał czasami podzielić się innymi myślami o bardziej ogólnym charakterze na temat przywództwa tutaj, to pozwólcie mi również na parę takich punktów. Jedna książka, która była dla mnie ogromną inspiracją ostatnio, to faktycznie książka, która została wybrana przez Zuckerberga, który, jak wiemy, założył Facebook i parę miesięcy temu on zdecydował, że chciałby stworzyć pewnego rodzaju wirtualny laboratorium książki, czyli co on chciał stworzyć i zachęcić innych, by zrobili, to przynajmniej zidentyfikować jedną książkę w miesiącu, oświadczyć to publicznie, zachęcić innych do przeczytania tego i również inni, powiedzmy, prowadziliby tutaj nowe poszukiwania w naszych zwyczajach czytania. I co tutaj wydaje mi się szczególnie interesujące, że pierwsza książka, którą on faktycznie wybrał i nie jest to zdumiewające, bardzo dobrze sprzedawała się w wyniku tego i teraz dużo łatwiej ją ściągnąć przez Kindla czy inną aplikację readingu. To jest książka zatytułowana Koniec potęgi, The End of Power, autorem jest Moise Mayim. I faktycznie, gdybym miał komukolwiek rekomendować książkę na temat ewolucji władzy, to właśnie tę książkę bym wam zarekomendował. I jeden istotny punkt w tej książce jest następujący. Oczywiście bardzo mocno pokrywa się z tym, co właśnie słyszeliście. W XXI wieku władza jest łatwiejsza do pozyskania, trudniejsza do zastosowania i łatwiejsza do stracenia. Od pokojów zarządu do cyberprzestrzeni celuje ona na władzę i intencje są takie jak zawsze, ale generuje ona coraz to mniejsze zwroty. Oczywiście jest parę powodów do czytania tej książki, ale nawet jak przejdziemy przez inne doświadczenia liderskie, to widzimy różne objawy. Dlaczego? No, jeden z powodów to, że społeczeństwo jest o wiele bardziej złożone niż kiedykolwiek było przedtem i teraz mówimy o mikrozarządzaniu bardziej niż o makrozarządzaniu. Słyszeliście na przykład o tym, że miasta stawały się ważniejsze niż narody i to jest oczywiście jeden z elementów tego. Również jest taki element, że my udajemy cokolwiek oni sobie życzą natychmiast. Znacie to słynne powiedzenie, ja wiem, co ja chcę i chcę tego teraz. A jeśli jesteś w pozycji lidera, to musisz sobie z tym radzić. Musisz również konkurować z mentalnością jednego kliknięcia, z aspektem, że wszystko to musi być dostępne. I teraz to oczywiście prezentuje pewną ilość trudności, dlatego że jeśli odniesiemy się do systemów konstytucjonalnych, które ewoluowały w naszych krajach, w krajach europejskich, czy w Stanach Zjednoczonych, w ich systemie, to stykamy się ze sławną konstytucjonalną teorią dotyczącą sprawdzań i czeków i równowagi, bilansów. Ale co dojdzie, jeśli one dojdą do jakiegoś takiego zwarcia, czy dojdziemy do współczesnego myślenia politycznego czy społecznego. Ja teraz nawiązuję do Francisa Fukuyamy. A co, jeśli dostaniesz wetokrację zamiast demokracji? Inaczej mówiąc, zbyt wiele podmiotów, zbyt wiele jednostek, zbyt wiele elementów, które mają praktyczne prawo weta. I znowu lider w tym nowoczesnym społeczeństwie potrzebowałby wiedzieć, jak zaangażować się w tych trudnych okolicznościach. I mogę dać wam tutaj poczucie takiego sławnego powiedzenia Churchilla, zaadaptowane do nowych okoliczności, poprzez stwierdzenie: nigdy w ludzkim konflikcie tak niewielu miało potencjału do dokonania tak wiele szkody dla tak wielu po tak niskich kosztach. To oczywiście po stronie negatywnej, a po stronie pozytywnej on twierdziłby, że jest o wiele więcej ludzi, którzy wprowadzają swoje pomysły, pozytywność, energię, wolę zmiany, że człowiek potrzebuje po prostu odsiać te pozytywne elementy od mniej pozytywnych elementów. Reputacja jest wielkim, głównym problemem w przywództwie dzisiaj. Zgadzam się, że już nie możemy mówić o twardej władzy, ani też miękkiej. Osoba jak Nain, która odnosi władzę do reputacji, którą generujesz, do twojego brandingu. I to jest to, co będzie ostatecznym testem wszystkich poziomów władzy. Dlatego też na pewno zachęcałbym tutaj pod tym kątem do brania pod uwagę tych elementów. I teraz co musimy zrobić jako liderzy w przyszłości Europy? Z oczywistymi wyzwaniami komunikacyjnymi musimy mieć siłę angażowania się, wpływania na dużo więcej ludzi niż kiedykolwiek wcześniej w tym syndromie złożonego społeczeństwa i tym elemencie wielokulturowym, z którym akurat teraz się stykamy. Czy istnieją tu priorytety, które w pewien sposób wynikają z kształtu przyszłości, która ewoluuje w Europie? Ja powiedziałbym, że priorytety, które ja bym identyfikował, byłyby następujące. Przede wszystkim dostosowanie się do naszego nowoczesnego społeczeństwa, do XXI wieku. My nie możemy wciąż jeszcze żyć w innym wieku, poprzednim, jeśli nowy wiek już ma 15 lat, nowe stulecie, no i jest to tysiąclecie, tak prawdę mówiąc, prawda? Dalej, multikulti, czytamy o procesie migracyjnym, o migrantach docierających do Europy, dlatego że my reprezentujemy nadzieję, dobrobyt, my reprezentujemy nowy sen, tak jak kiedyś mówiliśmy w przeszłości o marzeniu amerykańskim. Amerykański sen. Musimy też odnieść się do potęgi innowacji. Musimy angażować innych poprzez rozszerzenie koncepcji własności. Musimy reagować dużo szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Musimy identyfikować nowych graczy. I być może jedno z największych wyzwań to dostosować się do faktu, że proces myślenia ulega zmianie. Ja nie chcę wciąż akurat zawracać wam głowy zbyt wieloma cytatami, ale faktycznie jest trochę bardzo interesujących badań. Ja mówię o nich interesujące. Niektórzy ludzie mówiliby o nich jako martwiące, że musimy ustalić, że dziś angażujemy się bardziej w internecie, w mediach społecznościowych, w systemach sieciowych, nawet mniej niż w telewizji czy gazetach, powiedzmy, mniej na tradycyjnych mediach, środkach komunikacji. To nie tylko znaczy, że otrzymujemy informacje w inny sposób, ale również to oznacza, że nasz proces myślenia radykalnie się zmienia i to tak jakby nasz umysł, inaczej mówiąc, ewoluował po to, by dostosować się do nowych narzędzi. I teraz jest to częściowo pozytywne, częściowo nie tak bardzo pozytywne, no ale człowiek musi ten fakt przyjąć, dlatego że to, jak się komunikujesz i zakładasz, że ludzie mówią twoim językiem, czy też myślą w taki sposób, jak ty myślisz, chyba że ty również dokonujesz wysiłku, by zrozumieć, że cała nie tylko komunikacja, ale cały system przetwarzania ulega zmianie. Pozwólcie, że również zamknę odniesieniem do innego, który mój mówca przede mną mówił, to nie jest książka, o której mówiłem, ale jest to coś o podstawowych wartościach, dlatego że przywództwo, myślę, że nawet teraz, nawet ze wszystkimi tymi nowymi wyzwaniami ostatecznie będzie charakteryzowane tymi wartościami, po które my zdołamy sięgać. Mamy autora, który się nazywa Don Miguel Ruiz, który napisał 4 umowy i dokończył to 5. porozumieniem. Myślę, że jak wam przeczytam nagłówki, tytuły tych umów, to wystarczy jako moje oświadczenie pożegnalne na temat przywództwa. Pierwsza umowa, którą on nam sugeruje, to bądź naprawdę czysty w stosunku do twojego słowa, nieskazitelny, to znaczy mów to, w co wierzysz, a potem realizuj to. Drugie, to nie bierz niczego do siebie osobiście, to nie jest tak tego warte. Trzecia umowa to nie rób założeń, zawsze sprawdzaj to, co ci ktoś prezentuje. A czwarte, to zawsze dokładaj najlepszych starań. To są te 4 podstawowe. On w końcu dodał 5. Czyli bądź sceptyczny, ale naucz się słuchać. Mam nadzieję, że te słowa mądrości, które są klejnotami tego, co musimy wbudować w nasze osobiste życie, bo ostatecznie co się dzieje w naszym osobistym życiu, to również wiąże się, tak jak wcześniej powiedziałem, z tym, co możemy wnieść w społeczeństwa, jeśli wybierzemy rolę lidera. I tutaj, jak są młodzi ludzie, którzy chcą zająć się pracą społecznościową, przywództwem przez zarządzanie w firmach, czy poprzez organizacje pozarządowe, przywództwo przez bycie przykładem dla innych, to podejmujecie podstawowo, fundamentalnie piękne i wysoce podniecające wyzwanie. Proszę, zróbcie to, dlatego że wasz wkład nie tylko poczyni różnicę w waszym własnym życiu i wniesie wkład waszego życia w ten proces, to właśnie ci myśliciele nam mówią, ale w proces, który czynicie prawdziwym wyzwaniem w społeczeństwie i będąc protagonistą tego, wciąż jest relevantne dla sił reakcyjnych. Bądźcie protagonistą i zobaczycie, im więcej w ten proces włożycie, tym lepiej dla nas wszystkich. Dziękuję wam raz jeszcze. Dziękuję za pańskie wystąpienie. Nasz rozwój osobisty, potencjał przywódcy, jaki mamy. Teraz chciałbym przejść do Słowenii. Słowenia uznana została za kraj, który był liderem regionów Bałkanów. Macie tę specyficzną rolę również i 11 lat temu młoda Słowenia przy wejściu do Unii miała mnóstwo szans działania na różnych poziomach krajowym, międzynarodowym i europejskim. Jaka jest pana opinia? Gdzie jest Słowenia dzisiaj? Jakie korzyści odnieśliście jako społeczeństwo z globalizacji i jakie są szanse dla młodych ludzi dzisiaj w Słowenii? Dziękuję. No, pytania, które pan mi zgłosił, zachęcają do optymistycznych odpowiedzi, gdzie niestety nie będę w stanie ich przedstawić. Dlaczego? Bo 11 lat Unii Europejskiej nauczyło ludzi w Słowenii, w szczególności ludzi młodych w tej liczbie, że wybory i decyzje dla naszego rozwoju należą do nas, są nasze i nie są teraz ani trochę łatwiejsze niż były w przeszłości. Był taki czas przed wejściem do Unii Europejskiej, kiedy ludzie w Słowenii, łącznie z młodymi ludźmi, wierzyli, że no, Unia Europejska jest tak jak ten wielki obiekt pożądania. Jest to pewnego rodzaju symbol doskonałego świata, więc gdy tam dotrzemy, to będzie to, tak powiedzmy, koniec historii. To oczywiście było 11 i więcej lat temu. Od tamtego czasu nauczyliśmy się, że oczywiście odpowiedzialność dla naszego rozwoju jest w naszych rękach, że w ramach Unii Europejskiej, która dużo dobrego przyniosła i otworzyła nam nowe horyzonty, decyzje o istotnej ważności, to jest to, jak my kształtujemy nasze życie. Dla nas również nauczyliśmy się, że w niektórych spośród tych sytuacji podejmowania decyzji politycznych warto patrzeć na innych i dokonywać porównań. I to mnie doprowadza do tematu przywództwa, który oczywiście jest tematem ogólnym dla tej grupy. Chciałbym powiedzieć wam, że gdy myślałem, co powiedzieć, no wiecie, to tak naprawdę nie jest tak bardzo ważne, co ja powiem, dlatego że każde pokolenie, każda społeczność ma poczucie tego, czym jest przywództwo. Oczywiście różnić się mogą te odczucia w różnych miejscach i w czasie, ale liderzy często odzwierciedlają, czy zwykle odzwierciedlają sytuację taką, jaką ona jest i często robią coś dobrego, czasami robią coś bardzo złego. Gdy spojrzymy na wiek XX, były tam liderzy, którzy zrobili bardzo wiele złego, ale też byli liderzy, którzy zrobili coś dobrego. I to oczywiście takie ogólne rzeczy, których macie świadomość. Nie chcę tutaj głębiej ich drążyć, ale podstawowa prawda jest taka, że wy, wasze pokolenie będzie wiedziało w oparciu o wasze doświadczenia, z waszych odczuć, z waszego rozumienia świata, co faktycznie przywództwo reprezentuje, kim są liderzy i za kim iść. Oczywiście nie będzie to takie proste i w minionych latach widzieliśmy niektóre z tych zjawisk, które nam przedstawiają bardzo dużo trudności w zdefiniowaniu przywództwa w naszej erze. Dam wam parę przykład. No, 4,5 roku temu ludzie, głównie młodzi ludzie, okupowali plac Tahrir w Kairze, plac Zwycięstwa, zmobilizowani w oparciu o media społecznościowe i wielu ludzi wierzyło, że to jest początek zupełnie nowej fazy, gdzie coś się stanie, co akurat na forum sprowadzi młode pokolenie wyedukowanych ludzi z mediów i to przekształci społeczeństwo. Ale w kolejnych latach dowiedzieliśmy się, że nauczyliśmy się, że nie jest to tak proste, że media społecznościowe mogą być dobre dla zmobilizowania ludzi, ale nie są dobre do definiowania przywództwa, a już nie mówiąc o stworzeniu struktur, które mogą przetrwać naciski zmian. A więc przywództwo to więcej niż mobilizacja poprzez media społecznościowe i to jest jeden wniosek, który wierzę, że powinien być dobrze zrozumiany wszędzie, bo widzieliśmy te szybkie mobilizacje w innych częściach świata również i widzieliśmy, że one tak naprawdę nie dawały tego rodzaju zmian, jakie były potrzebne. W Europie, gdy zbliżymy się bardziej do Europy i pomyślimy o typie przywództwa politycznego, jakie teraz widzimy, to jest to takie trochę modne, by krytykować liderów europejskich dzisiaj, jako tych, którzy nie są wystarczająco wielkiego formatu, nie mają takiego profilu liderów, jakiego sytuacja wymaga. Myślę, że krytycyzm, znaczy nie jestem pewien, że on całkowicie jest gwarantowany. Są to takie dwa typy liderów politycznych w Europie dzisiaj, technokraci i populiści. I jest bardzo niewiele ideologii w tym wszystkim. Jeśli dzisiaj spojrzysz na rozwój sytuacji w Niemczech na przykład w świetle tej kwestii napływu uciekinierów, to widzicie, że liderzy chrześcijańskiej demokracji i innych frakcji są bardzo blisko razem, więc ideolodzy. Oczywiście w świetle kryzysu to, co mówią, może nie mieć już takiego znaczenia, ale to nam mówi szerszą historię, dlatego że ideolodzy, których znaliśmy w wieku XX, już się stracili, a ideolodzy nie będą teraz liderami. Oni mogą być obniżeni do poziomu populizmu albo mogą poszukiwać ucieczki w podejściu technokratycznym. Pytanie, czy są alternatywy, czy jest coś innego, coś więcej potrzebnego w tego typu sytuacji? Ja bym powiedział tak, ale wtedy musimy być bardziej precyzyjni w definiowaniu tego, co to tak oznacza. I pozwólcie, że zaoferuję dwie propozycje. Jedna z nich dotyczy najważniejszego wyzwania świata dzisiaj, czyli wyzwania globalnego ocieplenia. No i wszystko akurat idzie wraz z tym ogromnym rozwojem sytuacji. Liderzy jutra nie wierzę, że będą mogli znaleźć dobre odpowiedzi na kwestie globalnego ocieplenia, znaleźć rozwiązania. Oczywiście mamy pewne wstępne definicje, pewne polityki wstępne, ale musimy dużo więcej pracy wykonać tutaj. No, pytanie, kwestia o krytycznym znaczeniu tutaj to jak przejść poza te bieżące scenariusze strasznej przyszłości po to, by przekonać społeczeństwa, biznes, miasta, wszystkie ośrodki ważnych decyzji o sytuacji i rozwoju, które faktycznie będą prowadziły do przyjaznej środowisku, zielonej strategii rozwoju. To jest nie tylko niezbędne, ale to jest po prostu łatwe. I to ja myślę, że jedno z wyzwań, które wasze pokolenie będzie musiało przemyśleć i znaleźć rozwiązanie. Inne wielkie wyzwanie dotyczy nierówności dochodów i rosnącej biedy na świecie, bo to są podstawowe problemy, które generują wiele konfliktów, przepływ uchodźców i wiele innych problemów, więc kwestia, jak zapewnić nie tylko zrównoważenie środowiskowe społeczeństwa, ale również społeczne zrównoważenia. To oznacza postęp, to nie oznacza utrzymanie społeczeństw na poziomie, na jakim one dzisiaj są. I to jest kolejne wielkie wyzwanie, które będzie wymagało przywództwa i znowu odpowiedzi nie będą tutaj w zakresie ideologii. Era ideologii jest już za nami. Populistyczne odpowiedzi nie będą wystarczające. Odpowiedzi technokratyczne jeszcze nie zostały opracowane. Technokracja może być ważnym elementem realizacji, ale niekoniecznie tym, który definiuje przywództwo. I teraz, jak państwo widzieliście, ja próbowałem w moich uwagach wstępnych ograniczać całą tę wielką dyskusję na temat przywództwa do niektórych spośród tych empirycznych pytań naszej epoki. Wierzę, że myśleliście o nich, że macie poglądy ich dotyczące. Oczywiście ludzie tacy jak ja mogą mieć pewne generalne refleksje, mogą być pomocni, ale wy będziecie musieli dojść do własnych rozwiązań sami. Ja życzę wam powodzenia. Oczywiście wierzę, że tak zrobicie i mam nadzieję usłyszeć niektóre z waszych pomysłów w ciągu dzisiejszego popołudnia. Dziękuję. Dziękuję, panie prezydencie. I teraz chciałbym oddać głos panu profesorowi, by przedstawił, jak wygląda dzisiaj sytuacja w teorii przywództwa. Czy naprawdę mamy zupełnie inną społeczną sytuację dzisiaj w tym bardzo zglobalizowanym świecie w porównaniu do tego, co było 50 lat temu w XX wieku? Czy mamy teraz całkowicie nowy typ liderów dla Europy i dla świata? Tak. No, chciałbym podziękować wam bardzo za to zaproszenie i spróbuję zareagować, eksplorując to podwójne stanowisko dzisiejsze, bo ja jestem, przez całe już moje życie byłem, jestem akademikiem, jestem senatorem, więc jestem politykiem i teraz mogę patrzeć z tych dwóch punktów widzenia. A więc reguła liderów i dlaczego potrzebujemy przywództwa? No przede wszystkim nie sądzę, że jest to pesymistyczny pogląd, by uznać, że szczególnie w Europie, ale nie tylko w Europie, żyjemy w epoce, gdy silni liderzy polityczni w tym prawdziwym sensie słowa są dzisiaj rzadkością. To jest uznanie pewnego rodzaju faktu, że no, nie jest to pesymistyczne, nie, to jest rzeczywisty fakt. A z drugiej strony, wiecie, pewnego rodzaju pytanie, ale co ty rozumiesz przez silnych liderów? I ja myślę, że moglibyśmy co najmniej przyjąć taką bardzo prostą definicję, to jest stara definicja, próbując rozróżnić między, no wiesz, dobrym politykiem, ale nie liderem i dobrym politykiem, wiesz, który pozwala na to, żeby jego politykę narzucała opinia publiczna, czyli badanie opinii, co ludzie myślą, czego chcą, o co normalnie proszą. dziś nawet w zbyt dużym stopniu. Czym jest silny lider? Ja myślę, że przywództwo polityczne jest to ktoś, kto jest w stanie zmieniać opinię publiczną dla wspierania dobrej polityki. To jest bardzo inny rodzaj zachowania z politycznego punktu widzenia i na pewno potrzebujemy w Europie dzisiaj tego rodzaju silnych liderów, którzy będą rzucali wyzwanie opinii publicznej czasami, by w pewien sposób wspierać dobrą politykę, bo jest to potrzebne, bo wiecie, Unia Europejska, Europa jest w tej chwili w fazie przejściowej, epokowym przejściu zmian. Dzisiaj prezydent Komisji Europejskiej Juncker dał mowę, wygłosił taką mowę State of the Union i powiedział w tym zdaniu, że dzisiaj nie mamy zbyt wiele Europy w Unii, a z drugiej strony, że nie mamy zbyt wiele Unii w Europie. I myślę, że jest to pewnego rodzaju uznanie tego, jakie są wyzwania, rodzaj problemów. No faktycznie nie ma tak wiele, szczególnie polityków, czy tego rodzaju wielkich wyzwań. Teraz kluczowym słowem jest brodzenie przez to, że jak próbujemy podsumować to wspólne podejście. Inaczej mówiąc, tak, Europa potrzebuje tylko takich pomniejszych korekt, bo w tym świecie to będzie działało z tego typu korektami. I to nie jest akurat adekwatne do rodzajów problemu, przed którymi stoi świat dzisiejszy. Dzisiaj żyjemy w zupełnie innym świecie niż świat, w którym ja zostałem wychowany w pewien sposób 20 czy 30 lat temu, bo 20-30 lat temu dwa duże rejony, Stany Zjednoczone i Europa, były dominującymi graczami na tym świecie. Dominującymi graczami, reszta była marginalnymi aktorami. To nie było 3 wieki temu, to było 30 lat temu. I powinniście pomyśleć o tym, że Europa plus Stany Zjednoczone w pewien sposób generuje 75% produkcji całego świata. Dzisiaj, po 30 latach, Stany Zjednoczone plus Europa produkowały, wiecie, około 40%, czyli mniej niż połowa. A to zaledwie 30 lat trwało. A więc jaka jest wasza przyszła perspektywa? Wy będziecie żyli jeszcze bardziej w tym wielobiegunowym świecie i ten wielobiegunowy świat, w nim jest bardzo jasne, że każdy kraj europejski sam w sobie nie będzie miał wielkiego wzrostu. Czy możecie sobie wyobrazić wielobiegunowy świat z Chinami, 1,4 miliardy, czy tam Indie ze Stanami Zjednoczonymi? Tego rodzaju świat wielobiegunowy, no moglibyście nawet wyobrazić sobie najlepsze kraje w Europie, jak one byłyby w stanie spełnić to wyzwania. Więc Europa nie jest w dobrym stanie, ale nie ma alternatywy dla wzmocnienia tego rodzaju struktury europejskiej. I oczywiście potrzebujemy silnych liderów dla tego rodzaju wyzwania. To nie znaczy, że nasz kraj, że każdy kraj jest nieważny. Nie, nie, on jest ważny, ale jedynie gdy będziemy w stanie utrzymać i nawet wzmocnić tego rodzaju konstrukcję, która na pewien sposób miała więcej niż 60 lat, no, moglibyśmy odgrywać pewnego rodzaju rolę wiodącą w tym świecie. Z tego punktu widzenia myślę, że powinniśmy w pewien sposób podkreślić, że to jest silne wyzwanie dla przyszłości. A dlaczego? być liderami w naszym życiu osobistym, w życiu zawodowym i w życiu politycznym. Jest to tak ważne. I myślę, że lider powinien wyjaśnić, że to właśnie będzie. No i z tego punktu widzenia jedynie Unia Europejska jako całość będzie miała to stanowisko, by rzucić wyzwanie, które pan prezydent wspominał, czyli to globalne wyzwanie, światowe wyzwanie klimatyczne i nowej energii, ale powinniśmy wspomnieć wyzwanie migracji, tak globalny rodzaj kwestii, które będą dominowały nad życiem tej planety i gospodarki świata w ciągu następnych 10-20 lat. A więc z tego punktu widzenia myślę, że potężny argument, że liderzy przyszłości, którzy będą stosowali w Europie, że prawdziwa alternatywa to nie, żeby mieć, wiecie, pewnego rodzaju Europę niskiego profilu, czy też silną, zunifikowaną Europę. Nie, prawdziwa alternatywa jest taka, z jednej strony to dezintegracja, jeśli nie będziemy w stanie utrzymać tego rodzaju konstrukcji i wzmacniać jej, a więc dezintegracja Europy i marginalna rola w przyszłości lub możliwość posiadania tego rodzaju Unii Europejskiej wzmocnionej, a nawet jeszcze silniejszej. I tutaj bardzo jasnym jest, że z tego punktu widzenia rzeczywisty rodzaj alternatywy będzie rzeczywistym rodzajem wyzwania i nie chodzi tutaj o to, jak jest to bardzo powszechne. Ludzie mówią, przenoszenie suwerenności z narodowego, krajowego poziomu do Brukseli. I to jest coś, żeby sobie uświadomić tego rodzaju proces. To nie jest, powiedzmy, kwestią kluczową. Kluczowa kwestia to jest, jak nadać władzę Unii Europejskiej w Europie po to, by mogły walczyć, toczyć swoje bitwy, ale nie przekazać. Nie, to nie jest przyszłość Europy. Przyszłość Europy to struktura pozioma wielu rządów, gdzie będziemy mieli lokalne, krajowe i europejskie rodzaje zarządzania i interakcja między tymi trzema rodzajami poziomów będzie rodzajem oryginalnej konstrukcji Unii Europejskiej, a więc musimy pomyśleć o tej idei tego rodzaju superpaństwa. To jest rodzaj polityki, którą ludzie próbują przedstawić jako coś strasznego. Tak, superpaństwo Brukseli to jest koszmar, ale rodzaj przyszłego ładu, do jakiego dążymy, przyszły ład i ta interakcja między lokalnym, krajowym i europejskim, te trzy poziomy, wszystkie są ważne, dlatego że, wiecie, subsydiarność tutaj z taką ideą, że musisz wybierać właściwy poziom w zależności od problemów, to jest kluczowy rodzaj opcji, a więc po to, żeby już tylko podsumować to, myślę, że jest bardzo ważnym, jak już wcześniej wspomniano, pragmatyzm w wyborach politycznych, inaczej mówiąc, być w stanie wybrać właściwy rodzaj podejścia, ale to jest również bardzo ważne, by mieć wizję, by mieć reakcję, strategię, mieć pewnego rodzaju długoterminowy cel, dlatego że w przeciwnym razie pragmatyzm jest po prostu tylko przejściem od jednego miejsca do drugiego, ale na koniec nie będziesz miał tego rodzaju silnego rodzaju partii, strony, za którą możesz pójść. Gdy w 1957 roku, gdy założono Unię Europejską, to był bardzo elitarny rodzaj wyboru. Wiecie, kilku niewielu oświeconych liderów wybrało coś i wielu razy zakładali się przeciwko opinii publicznej i odnieśli wielki sukces, dlatego że po kilku latach mnóstwo ludzi zostało przekonanych, że to jest właściwy wybór. Dzisiaj nie możemy powtórzyć tego elitarnego rodzaju podejścia. Musimy mieć bardzo dużo zgody powszechnej, zaangażowania społecznego i tego, żebyście wy zaangażowali się w tego rodzaju proces, a więc z tego punktu widzenia jest to zupełnie inny rodzaj zadań, ale co moglibyśmy tutaj widzieć w pewien sposób jako wspólną kwestię, to jak 60 lat temu liderzy mieli tę wizję, wiecie, po II wojnie światowej, po niszczeniach II wojny światowej. Dzisiaj mamy ten sam rodzaj, potrzebujemy tego samego rodzaju kwestii, żeby móc w stanie dostrzec, że ten wielobiegunowy świat pod wieloma względami jest również źródłem wielu zagrożeń, jak również źródłem niesamowitych szans dla ludzi Europy i dla naszych krajów. Niesamowitych szans w sensie ponownego odkrywania wielokrotnie naszego rodzaju strategii, jaką możemy zastosować, a więc byliśmy w stanie w globalizacji lat 50., 60. byliśmy w stanie wybierać właściwe podejście i właściwą strategię. Myślę, że to jest ten rodzaj wyzwań, które są przed wami. Jestem pewien, że jest tu mnóstwo pewnego rodzaju bardzo sławni ekonomiści, John Maynard Keynes, mówili o tym duchu, który zarówno biznesmeni i politycy, tutaj młode zwierzęta polityczne, były gotowe zaakceptować to wyzwanie i stawiać na to w przyszłości, więc z tego punktu widzenia to tytuł i zawartość tego panelu jest naprawdę bardzo ważna. Dziękujemy bardzo, panie profesorze, dziękuję. A więc widzę, że mamy bardzo trudne przejście, bo z jednego punktu widzenia chcielibyśmy mieć silnych liderów w Europie, a z drugiej strony nie chcemy budować Stanów Zjednoczonych Europy. Czy jest to możliwe, by... No, chciałem panie Hannigan zapytać, jak pan to postrzega? Dzięki, Andrzej, i witam państwa. Cieszę się bardzo, że mogę podzielić się z wami. Wszyscy mamy nadzieję, że przyszli liderzy Europy, ludzie, którzy będą kształtowali naszą przyszłość w Europie. Wszyscy, myślę, możemy się zgodzić, że był to bardzo trudny czas na poziomie paneuropejskim. Z punktu widzenia przywództwa widzieliśmy kryzysy, które pojawiały się bardzo szybko, spadały na nas kryzysy. No, w tej chwili kryzys migracyjny, no, przedtem kryzys ekonomiczny, gospodarczy, szczególnie Grecja. Jak również widzieliśmy kryzysy związane z wewnętrznym terroryzmem. To wszystko tworzyło wyzwania dla ludzi, w tym by weszli na scenę i zapewnili przywództwo wewnątrz Unii. Historycznie przywództwo pochodziło z bardzo zróżnicowanych źródeł, ale jedna rzecz, która wydaje się łączyć ludzi, to, że zdołali przekazać, komunikować swoim obywatelom wspólną wizję tego, czego oczekiwali od społeczności. Mieli wspólny cel, a teraz ja wierzę, że w chwili obecnej w Europie nie mamy tego, nie mamy wspólnej wizji, nie mamy wspólnego celu i to jest prawdziwe wyzwanie dla nas jako Unii, która idzie naprzód. I teraz jak spojrzycie wstecz na to, dlaczego Unia zdołała zebrać się do kupy, to mamy trzy takie wyraźne strumienie. Pierwszy, to wspomniano wcześniej, to projekt żelaza i stali, gdzie ojcowie założyciele zebrali się razem, by stworzyć Unię z rzeczywistym celem, by zapobiegać wojnom między ich krajami, żeby kiedykolwiek nie miały szansy się pojawić wojny. Druga ścieżka to gospodarczy element. Kraje takie jak Wielka Brytania, Irlandia, mój kraj czy Dania postrzegali Unię jako promocję rozwoju gospodarczego w ich rejonach, obszarach. I trzecia nitka, wydaje mi się, w 2004, kiedy wiele krajów, które nowych krajów, które weszły, traktowały to jako ochronę, by rosyjski niedźwiedź ze wschodu nie mógł ich sobie podporządkować, więc nie mamy żadnego wspólnego celu dla Unii Europejskiej, wspólnej wizji i wydaje mi się, że to wynika z naszej reakcji na ostatnie kryzysy. Jeśli weźmiecie pod uwagę kryzys uchodźców i reakcję na przykład Angeli Merkel, ja bym powiedział, że to pokazuje prawdziwe przywództwo po stronie liderów Unii Europejskiej, ale szanuję fakt, że wielu z was mogłoby nie podzielać tego. Wielu mogłoby uważać, że reakcja prezydenta Orbana z Węgier jest właściwa. Więc jeśli dochodzi do kryzysu gospodarczego, to myślę, że prezydent Hollande we Francji wykazał, jeśli wszedł i powiedział, że Grecji nie pozwolimy na wyjście z eurostrefy, bo on miał świadomość, że to nie była po prostu kwestia gospodarcza, ekonomiczna, tylko geopolityczna. No i teraz kwestia tego, że premier Tsipras z Grecji pokazał prawdziwe przywództwo w tym, jak podszedł do całego tego obszaru kryzysu gospodarczego w Europie. A więc przywództwo musi zależeć od tego, skąd pochodzisz, jak wygląda twoja percepcja i to jest wyzwaniem, szczególnie wyzwaniem dla waszego pokolenia. Myślę, że to jest coś akurat, co jest właściwością waszego pokolenia, by co jest podstawą tego, czego oczekujecie od Unii, od innych państw w Europie i to jest wyzwanie dla was. Do tego można się odnieść poprzez seminaria takie jak dzisiejsze, poprzez wzajemne relacje między młodymi ludźmi i krajami członkowskimi, poprzez programy takie jak Erasmus+. To może pomóc wzmocnić rzeczywistą świadomość tego, co to znaczy być Europejczykiem i jaką chcemy, by się Europa stała. Oczywiście przywództwo również zależy od kwestii problemów, które dzieją się w różnych czasach, w różnych miejscach i rzeczywiście jeśli spojrzycie na niektórych waszych lokalnych bohaterów, tutaj Lech Wałęsa na przykład, czy Tadeusz Mazowiecki, obaj oni zainspirowali kraje do odzyskania niepodległości i wzmocnienia demokracji w procesie, który rzucił wiązkę światła z świata zewnętrznego i oni w konkretnym czasie i miejscu podjęli decyzję, bo sytuacja tego wymagała, więc ja mocno wierzę, że jest rola do odegrania przez wasze pokolenie i na pewno jest to cechą waszą, własną, żeby znaleźć obszary wspólne. Wiele takich istnieje dzisiaj i tu wspomniano o zmianach klimatycznych i mamy jedną potrzebę zwalczania zmian klimatycznych. Musimy przepychać tę sprawę na poziomie europejskim i globalnym. Inne obszary takie jak prawa mniejszości, jak równość płci, czy ludzie niepełnosprawni, czy też LGBT, gdzie próbujemy wspierać i promować prawa dla tych społeczności, więc myślę, że możemy spodziewać się, że zobaczymy przywództwo, które stamtąd wyniknie, ale to, co my na poziomie instytucjonalnym musimy zrobić, to zagwarantować, że my przygotujemy grunt dla pojawienia się liderów i przez to ja rozumiem, że musimy upewnić się, że wolność wypowiedzi będzie w całej Unii, że reguła prawa będzie w całej Unii, że każdy obywatel będzie miał możliwość osiągnięcia maksimum swojego potencjału w systemie edukacyjnym, który istnieje. I ja wierzę, że jeśli my to zrobimy, to będziemy mogli oczekiwać, że pojawią się liderzy tacy, na jakich zasługujemy i poprowadzą nas w przyszłość. Dziękuję. Dziękuję bardzo i to prawda, mamy silnych liderów faktycznie dzisiaj. Problemem jest, jak znaleźć wspólne stanowisko, by znaleźć wspólną wizję dla tej przyszłej Europy. No teraz prawie już skończył nam się czas na dyskusję panelową, ale jeżeli może, bo zaczęliśmy 15 minut później, to przedłużymy o 15 minut i chciałbym oddać głos widowni, więc teraz pora, żebyście wy mogli zadać 2-4 pytania naszym panelistom, a więc proszę tutaj, tak? Bardzo proszę, przedstawcie się i bardzo krótkie pytania, nie bardzo długie. Witam, nazywam się Łuk i mam lat, jestem z Serbii i mam pytanie do prezydenta Iwanowa. Ja również pochodzę z Bałkanów Zachodnich, więc Bardzo się martwię przyszłością młodych liderów z Bałkanów Zachodnich, więc moje pytanie jest takie, co pan sądzi, co mogą zrobić kraje zachodnich Bałkanów dla edukacji, tworzenia i rozwoju młodych liderów jutra, a szczególnie dla współpracy? Moje drugie pytanie byłoby takie, czy nie sądzi pan, że jest to pora, aby przyznać, że system edukacyjny w Bałkanach Zachodnich nawalił i potrzebujemy reform w tym sensie, że po prostu, żeby dały one przyszłych liderów. Dziękuję bardzo. Młodzi ludzie na Bałkanach przeżyli bardzo tragiczny los na koniec XX i na początku XXI wieku. Wielu młodych ludzi na Bałkanach są dziećmi ludzi, którzy urodzili się w jednym kraju, a teraz mieszkają i dorastają w innym kraju. Oni stracili ogromną przestrzeń gospodarczą, stracili możliwości zawierania przyjaźni, co doprowadziło do ogromnej nietolerancji i cierpienia. Wiele rzeczy z kraju, w którym kiedyś żyliśmy, a był to nasz wspólny kraj, a to teraz już tylko wspomnienia i dlatego też ludzie nawiązują do tych starych wspomnień, bo nowe rzeczy nigdy nie osiągają wielkości tych starych rzeczy, szczególnie z wyjątkiem Słowenii, która stała się częścią Unii Europejskiej i otworzyła wszystkie przywileje dla tych młodych ludzi, wszystkie przywileje oferowane przez Unię Europejską. Nawet dzisiaj ten punkt widzenia jest czymś, co jest bardzo pożądane, ale nie jest tak łatwo dostępne dla ludzi na Bałkanach, więc to wspomniałem w trakcie forum wczoraj. I to wynika z krótkowzroczności liderów europejskich, którzy zostawili Bałkany, by same sobie radziły z tymi problemami. Na Bałkanach nie mamy zadań, a gdy nie mamy tego, co jest niezbędne, byśmy mogli zmienić siebie samych, to my zajmujemy się tylko sobą samymi, bo Bałkany mają ogrom historii, za dużo historii, ale mało, mniej geografii, więc zamiast przekształcać to w nasz potencjał, my teraz straciliśmy w trakcie etnicznych, językowych i religijnych nietolerancji. Zamiast tego nasze doświadczenia, tradycje z czasów, kiedy żyliśmy w imperium i byliśmy w stanie zapewnić i stworzyć wspólne kody i wspólne wartości, to mogłoby być orientacją dla przyszłości, więc zamiast tego wszystkiego my nasz czas spędzaliśmy na codziennej polityce, w udowadnianiu tego, kto ma rację, kto nie, kto ma dłuższą czy lepszą historię, kto ma sławniejsze osobowości, czyja kultura jest wyższa i czyj język jest starszy. Niestety oczekiwaliśmy, że zobaczymy jeden z najstarszych członków na Bałkanach wprowadzi Europę do Bałkanów, ale zamiast tego zbałkanizowano Brukselę i te wszystkie najstarsze kraje członkowskie na Bałkanach. To nam tyle lat zabrało, by widzieć, że Słowenia i Chorwacja zaczynają proces w Erdobrojoni i że proponują coś bardzo konkretnego dla całych Bałkan. Nawet od czasu tego procesu w Erdobrojoni widzieliśmy, że młodzi ludzie potrzebują nowej infrastruktury, nowych dróg, nowego rodzaju komunikacji po to, by młodzi ludzie mogli pozostawać na Bałkanach. Potrzebują oni bezpiecznych źródeł energii, bezpiecznej przyszłości w pełnym świetle czasu i teraz Unia, w ten sam sposób tracimy największą kreatywność i najlepszych ludzi na Bałkanach, więc mam nadzieję, że przeszłość nie będzie nam o sobie przypominała i mam nadzieję, że nie będziemy żyli tak, żeby dopasować się do słów z XVIII wieku bałkańskie, wulkaniczne. To po prostu młodzi ludzie mają pokazywać drogę starym, dlatego że młodzi ludzie wszyscy mówią po angielsku, wszyscy są aktywni w sieciach społecznościowych, reagują niemal natychmiast na wszystkie rzeczy, które widzą i których doświadczają. Macedonia niestety jest zablokowana przez najstarszy kraj członkowski Unii, przez Grecję i tylko dlatego, że my jesteśmy Macedończykami i mówimy językiem macedońskim. Wyobraźcie sobie w samym XXI wieku weszliśmy na taką zasadę fundamentalną, że my nie możemy stać się członkiem Unii Europejskiej tylko dlatego, że jesteśmy Macedończykami, więc jesteśmy pozbawieni naszego własnego prawa identyfikacji. Od 6 lat próbujemy i nie uzyskujemy dnia na otwarcie negocjacji z Unią Europejską. Mamy 16 planów działania do NATO, ale nasi żołnierze już uczestniczą w misjach, ale brakuje nam tych wszystkich standardów i kryteriów. To jest definicja Bałkanów. Bałkany to miejsce dużym... No niestety Myrak trudno jest przetłumaczyć na angielski, ale Myrak to jest szczególne takie odczucie, którego nie da się opisać po angielsku i nie wiem, jak moja tłumaczka zdoła przetłumaczyć to, ale również mamy dużo inat, dużo uporu. Jeśli połączysz przyjemność z uporem, to uzyskujesz to, co teraz mamy na Bałkanach, a więc dlatego właśnie młodzi ludzie nie powinni mieć ciężaru tego dziedzictwa samego w sobie. Oni powinni czuć Bałkany takie, jak one są, jak piękne miejsce, z ogromem przyrody, geografii, z mnóstwem zasobów i młodych ludzi, którzy łatwo są wchłaniani przez silnych liderów, takich jak Milošević, a widzieliśmy, co on zrobił z tą swoją straszną polityką, ale potrzebujemy teraz nie tylko silnych, ale bardzo mądrych ludzi. Potrzebujemy ludzi, którzy będą w stanie otworzyć perspektywy i nowe możliwości dla młodych ludzi. Młodzi ludzie powinni być dobrze wyedukowani, coraz bardziej wykształceni, mieć coraz więcej wewnętrznej komunikacji między sobą, tak żeby stawać się częścią pokolenia planety, a nie samych Bałkanów. Dziękuję. No, mamy czas na jeszcze 2 pytania, więc proponuję 1 pytanie tam z tyłu, proszę. O, ten pan. A potem do następnej osoby i to będzie wszystko. Witam Państwa, nazywam się Marcel, jestem z Polski i chcę zapytać pana Hannigana, dlatego że pan mówi o liderach europejskich. Czy mógłby pan się ze mną zgodzić, że teraz my tak naprawdę nie mamy tych klarownych liderów z długoterminową, jasną wizją na temat przyszłości Unii Europejskiej. Na przykład w przeszłości mieliśmy panią Thatcher i panią Delors, pana Mitterranda, ale teraz nie mamy takich klarownych dwóch wizji, które moglibyśmy wspierać, czy nawet zmieniać. A więc co pan o tym sądzi i czy ma pan jakieś przemyślenia na ten temat? Dziękuję. Tak, musiałbym się z panem zgodzić co do tego. Myślę, że w przeszłości mieliśmy Simone Weil, Spinelli, mieliśmy wielu ludzi, którzy widzieli przyszłość Europy w sposób bardzo jasny, klarowny, co to znaczy być Europejczykiem, ale w miarę jak Unia się rozrastała, to różnorodność krajów członkowskich stwarzała pewne problemy. Postrzegamy liderów tutaj z różnych miejsc, na przykład Angela Merkel, inni wchodzą na scenę, na przykład prezydent Holand powoli przyjmował rolę europejską, ale teraz pociesza mnie, że on teraz dostrzega Francję jako główną potęgę i tą, która powinna przejąć swoją rolę. Oczywiście ten system elekcyjny tworzy trudności dla polityków. Wiele przechodzi bardzo szybko, więc 2–3 lata mija ich kadencja, więc ich już nie ma tam wystarczająco długo, by tę rolę... No może Juncker potencjalnie mógłby być bardzo dobrym liderem. Podoba mi się to, co widziałem jak dotąd, jeśli chodzi o jego plan inwestycyjny dla Europy. Ta całkiem pierwsza rzecz to ogłoszenie planu inwestycyjnego na 300 miliardów i to, co on zrobił do dzisiaj, było bardzo wizjonerskie, więc mam tutaj nadzieję odnośnie przyszłych liderów. Oczywiście cykl elekcyjny, cykl wyborczy tutaj źle na to wpływa i dobrze by było widzieć ciągłość przez dziesięciolecia. Dziękuję bardzo. I ostatnie, bardzo króciutkie pytanie, będziemy musieli skończyć, także ostatnie pytanie tutaj, proszę. Witam, nazywam się Anaga, jestem z Serbii. Dziękuję za bezcenny wkład i mam pytanie. 20% młodych Europejczyków nie jest w edukacji, zatrudnieniu czy szkoleniu. Jak z tymi ludźmi sobie poradzić, bo ci ludzie są bardzo gotowi na radykalizm i fundamentalizm i oni mogą powodować potencjalne rozruchy, więc my, ale tu jesteśmy, ale tamci ludzie, do nich jest trudno dotrzeć, więc ma pan dla nas jakąś radę, jak do nich dotrzeć i jak wy planujecie do nich? A do kogo pani? Do każdego. Ktokolwiek tu chciałby odpowiedzieć na to pytanie. Kto ma dość odwagi? Kto chciałby odpowiedzieć na to pytanie? No, jedno z głównych wyzwań, o których ja wcześniej mówiłem, to precyzyjnie właśnie wyzwania komunikacyjne, dlatego że większość naszych kanałów komunikacyjnych jest adresowanych do ludzi, którzy są w tym strumieniu, a pani mówi o ludziach, którzy są poza tym kanałem. Jak do nich sięgnąć? To jest ostatecznie kwestia identyfikowania kanałów komunikacji, do których ci ludzie się odnoszą. Czasami nie nawiązują do żadnych. Może w tej chwili, myślę, media społecznościowe oczywiście byłyby bardzo silne, ale znowu nasza obecność tam musi być o wiele bardziej efektywna i o wiele bardziej praktyczna, a mniej teoretyczna. Jednakże wszelkie wyzwania komunikacyjne muszą mieć treść, która będzie to popierała, bo jak będziemy mówili młodym ludziom, że przyszłość Europy jest jasna, planujemy wszystkie te rzeczy i to jest nasza wizja, ale jeśli będzie brakowało tutaj rzeczy materialnych, czyli tworzenia miejsc pracy i identyfikacja szansy, sięganie do tego, co oni chcieliby wyrazić, nowe formy kreatywności, nowy plan inwestycyjny, który właśnie wspomniano tutaj, to jest bardzo ambitny plan na 300 miliardów euro. Mam nadzieję, stworzy teraz potencjał i wzrost, którego przez wiele lat brakowało w Europie, bo również stoimy przed w pewien sposób dużym dylematem. Czy kontrolujecie swój kryzys poprzez procedury kontroli deficytu, czy też pójdziecie w kierunku rzeczywistego wzrostu? Ja to wspominam, powtarzając jednocześnie, jak radzić sobie z komunikacją, bo komunikacja musi dotyczyć tego, czego doświadczają młodzi ludzie, co czują, jak oni nie są w systemie edukacyjnym, nie są w systemie zatrudnienia, może nawet nie są w ogóle w żadnym systemie wsparcia społecznego, więc Europa po prostu jak reaguje na ich potrzeby, ale również jak komunikuje to. Dziękuję bardzo za odpowiedź. No nie mamy czasu na więcej pytań, ale mamy kilka minut na końcowe komentarze od naszych panelistów, także pan, gdyby pan chciał... No faktycznie ja bym chciał dodać coś na temat przyszłości młodych ludzi w Europie. Widzicie, z punktu widzenia krajowego polityka, jakim ja byłem, no byłem prezydentem Słowenii, oczywiście człowiek musi być bardzo ostrożny, jeśli chodzi o wybory polityczne. Teraz właśnie mamy w Słowenii odnowienie wzrostu i mamy 3%. I w tego typu okolicznościach jest to bardzo ważne, by pamiętać o potrzebach młodego pokolenia i o alokacji i alokować zasoby w taki sposób, który da im przestrzeń. Łatwo jest oczywiście podnieść pensje i emerytury, ale to nie pomoże młodym ludziom, więc musimy zrobić coś innego i to coś innego musi być zidentyfikowane i musi być przemyślane wcześniej, bo to jest walka o zasoby. Na poziomie Unii Europejskiej brakuje mi bardziej wyrazistych polityk w tym względzie. To znaczy oczywiście są pewne dobre instrumenty, Erasmus jest cudownym instrumentem na przykład, ale nie rozwiązuje on problemu. To jest cudowny instrument skierowany do młodych ludzi, ale on nie rozwiązuje problemu, a więc potrzebujemy więcej. I oczywiście te wielkie projekty inwestycyjne mogą być częścią odpowiedzi, ale gdy człowiek mówi o Bałkanach, to tutaj sytuacja jest naprawdę bardzo groźna i trzeba zacząć od samego początku. Mamy osobny panel w Krynicy na temat Bałkanów i to jest niesamowite, jak Unia Europejska zaniedbuje tę część Europy. Także teraz właśnie premier Serbii mógł powiedzieć swoim przyjaciołom w Unii Europejskiej, no my w Serbii nie będącej członkiem Unii Europejskiej przyjmujemy uchodźców z Grecji, która jest członkiem Unii Europejskiej. Wiecie, Bałkany nie powinny być trzymane jako czarna dziura w środku Europy. One powinny być zintegrowane. Ja nie wchodzę tu w szczegóły, ale powinien być konkretny plan i ten plan powinien również odnosić się do potrzeb młodych ludzi. No tak, ostatnie słowo na temat problemu Kajnoki, który został zgłoszony w paru pytaniach. Nie ma wątpliwości, że no, mówimy tutaj, że jest to szansa globalizacji i tak dalej, ale jest bardzo jasne, że również są tu cechy ludzi, tych wielkich przegrywających w tego typu grze. Ci wielcy przegrywający to ludzie, którzy nie mają właściwych umiejętności edukacyjnych, którzy są w stanie odegrać rolę w zaawansowanym graniu, a szczególnie dzisiaj ten wielką ścieżką jest bezrobocie ludzi młodych. My stoimy przed pewnego rodzaju historycznym, epokowym rodzajem problemów. Jeśli nie jesteśmy w stanie podnieść tej drogi gospodarczej wyżej niż odzyskanie, to będziemy tracili miliony młodych ludzi w naszym obszarze, dlatego że jak człowiek nie jest w stanie wejść na rynek pracy przez rok, 2 lata, no to co się stanie? Zapłacisz wysoką cenę za wszystkich tych. Moim rodzajem problemu jest to, że potrzebujemy przywództwa, dlatego że teraz potrzebujemy eksplorować ten początek odrodzenia się po to, by przekształcić to w gospodarkę, dobrą inwestycję i edukację. Nie możemy czekać ani jednego dnia dłużej, żeby mieć tego rodzaju podejście, a plan Junckera, te 315 miliardów, to jest dobry punkt wyjścia. Nie jest to wystarczające. Powinniśmy żądać więcej inwestycji, a ten plan mógłby w pewien sposób odegrać tę rolę elementu sprawczego, ale na pewno bezrobocie ludzi młodych dzisiaj to jest problem numer 1, z którym musimy sobie poradzić, dlatego że to jest przyszłość tego obszaru, przyszłość roli tego obszaru w tym świecie wielobiegunowym, a więc na pewno jest to bardzo ważne, że będziecie pytać i nie będziecie zadowoleni z odpowiedzi, jakie dotąd otrzymujecie, bo to nie wystarcza. Powinniśmy zrobić więcej, dużo więcej po to, by poradzić sobie z tego rodzaju problemem. Dziękuję bardzo. Pragnąłbym wyrazić moją ogromną wdzięczność ze strony całej naszej widowni. Dziękuję, panie prezydencie, szanowni panowie.